Cześć, z tej strony Matrix 63 i dziś pokażę Wam, jak wyznaczyć ścieżkę dla AI, tak aby AI samo jechało drogą, którą my wcześniej pojechaliśmy, żebyśmy nie musieli prowadzić tego samochodu w Biometric Drive. Więc na początku też chciałbym podziękować mojemu widzowi, który napisał mi na Discordzie, na którego Was bardzo zapraszam, link w opisie. Dał mi pomysł właśnie, żeby nagrać ten odcinek. I w sumie to już jest drugi jego pomysł, bo też mnie zapytał w komentarzu w poprzednim odcinku już to mówiłem, że jak zrobiłem, że nagrywałem te powtórki, że mogłem z różnych ujęć robić jeden ten wypadek, więc mu to pokazałem. A więc teraz nagrywam drugi film też z jego pomysłu. Dziękuję mu za ten pomysł. Także co? Zaczynajmy. Pierwsze, co musimy zrobić, to kliknąć F11 i odpalić edytor. W tym momencie, aby odpalić okno właśnie z aplikacji do nagrywania drogi dla AI, musimy na pasku znaleźć Window, Gameplay i Script AI Manager. Następnie, jak widzicie, pokazuje nam się tu klon ETK800, prawda? To jest pojazd, w którym aktualnie się znajdujemy. Teraz tak, tutaj jest takie kółko pomarańczowe, które oznacza, że w tym pojeździe się znajdujemy. Jakbyśmy w tym pojeździe nie byli, byłby jeszcze drugi, to byłoby tu puste kółko, co oznaczałoby, że się nie znajdujemy w tym pojeździe. Teraz tak, co mamy zrobić? Klikamy to kółko, record, i jedziemy. Jedziemy tak, jak chcemy, żeby AI pojechało, prawda? Jedziemy w taki sposób, na przykład. Wszystko jedno. Tak jedziemy, skręcamy na przykład tutaj. I kończymy na przykład tutaj. Klikamy kwadracik i w tym momencie mamy ścieżkę. Teraz klikamy play i w tym momencie samochód jedzie dokładnie tak, jak mu pokazaliśmy. Ale pewnie zastanawiacie się teraz, jak zlikwidować tą kreskę, która pokazuje, gdzie jedzie nasz pojazd, tą czerwoną. A więc to też nie jest bardzo trudne. Ale jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, jak dojedzie do końca, to on się resetuje. Zatrzymajmy teraz to, co on robi. Teraz tak, klikamy More i odznaczamy, żeby zlikwidować tą tutaj linię, którą on jedzie, oznaczamy tutaj. Natomiast jeśli nie chcemy, żeby nasz pojazd co chwilę się respił z powrotem w tym miejscu, od którego zaczął i robił to od nowa, to odznaczamy tutaj. W tym momencie jak kliknę play, to oczywiście już nie mamy tej linii, zniknęła. Oraz w tym momencie, jak zaraz zobaczycie, jak pojazd dojedzie do miejsca, w którym kończy mu się jego wyznaczona ścieżka, po prostu się tam zatrzyma i będzie stał. No i w tym momencie pojazd się zatrzymał i będzie tutaj tak stał. Dopóki nie klikniemy ponownie play. A więc, żeby ścieżka została po wyjściu z edytora, klikamy play, zatrzymujemy grę, zamykamy pod F11 edytor. I żeby Wam teraz pokazać, że ten pojazd rzeczywiście sam jedzie, że ja nim nie steruję, chociaż raczej oczywiste jest to, że wiecie, to ja na przykład wezmę PESIMę, załóżmy tą taką podstawową jakąś. I teraz zobaczycie, że on rzeczywiście sam jedzie. Jak widzicie, jedzie dokładnie tak, jak ja mu wcześniej pokazałem. I właśnie to się bardzo przydaje do robienia realistycznych wypadków, żeby nie musieć się przełączać na samochód, z samochodu. Po prostu jedziemy dokładnie, on jedzie dokładnie tak, jak mu pokazaliśmy, dokładnie tą samą drogą, w ten sam sposób.
I tutaj on się zatrzymuje. I będzie tu stał. No i w sumie to by było na tyle. Pokazałem wam to najprościej jak się dało, bo nie jest to żadna skomplikowana rzecz. Powtarzam po raz kolejny, że mam nadzieję, że nikt nie będzie kopiował moich filmów. Mam Creative Commons pod nimi zaznaczonymi. Niby was i tak nie mogę nic z tym zrobić, jak ktoś będzie nagrywał filmy takie jak ja. Ale mam nadzieję, że nie, po prostu będziecie uczciwi, nie będziecie kopiować moich filmów. Ale mniejsza o to. Także ja wam już dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę dla zasięgu. Oraz zapraszam was na mój serwer Discord Matrix63 YouTube. Link do niego macie w opisie. Także ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!